Dobry wieczór, witam. Powiem tak, w szatni panuje wielka, wielka radość. Ja serdecznie gratuluję mojemu zespołowi zdobycia tutaj 3 punktów. Nie jest to łatwy teren i Puszcza tutaj, myślę, rzadko przegrywa. Nam, mojemu zespołowi, udało się tutaj dzisiaj wygrać, przegrywając pierwszą połowę 1-0. Mieliśmy plan na ten mecz. Wiedzieliśmy, jak to może wyglądać, ale dopiero musieliśmy tutaj przyjechać i zderzyć się z tym bezpośrednio na żywo, jak Puszcza tutaj się prezentuje i wykorzystuje bardzo dobrze swoje atuty. Pierwszą bramkę straciliśmy właśnie po takiej sytuacji z autu. No ale musieliśmy widocznie tego doświadczyć. Myślę, że w przerwie merytorycznie było w szatni i efekt tego był w drugiej połowie. I po tym meczu mamy punktów 20. Pracujemy dalej. Zostało nam 5 meczów do końca tej rundy. Przygotowujemy się w przyszłym tygodniu do meczu z GKS-em Jastrzębie. Dziękuję bardzo. My tak chcieliśmy zagrać od początku spotkania, tak jak od początku drugiej połowy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, musieliśmy się przekonać, że będzie warto właśnie i trzeba to robić, żeby wyeliminować atuty Puszczy Niepołomice. Na szczęście mieliśmy tą drugą połowę do tego, żeby odmienić losy tego spotkania i zespół bardzo dobrze zareagował, także naprawdę wielkie gratulacje jeszcze raz dla zespołu i dla sztabu. No, przygotowaliśmy się na pewno to troszeczkę inaczej. Myślę, że ten wymiar aż tak mały nie jest, ale jest na pewno tutaj, każdy to mówi, specyficznie. Bardzo dobry zespół, trener, który pracuje z tym zespołem bardzo długo i wyciska maksa z tego zespołu co sezon. Mieliśmy, tak jak powiedziałem, plan na ten mecz. Wiemy, że w pierwszej lidze te mecze są bardzo często wyrównane i trzeba się dobrze do nich przygotowywać. Na szczęście nam się to udało zrobić i dzisiaj jesteśmy zadowoleni. Ja myślę, no początek drugiej połowy był dobry, samo wejście i pewno tak, no ten rzut karny spowodował, że byliśmy w grze i mieliśmy dużo czasu jeszcze na to, żeby ten mecz wygrać. Tak sobie to założyliśmy w szatni, że zrobimy wszystko, żeby odwrócić losy tego spotkania. Oczywiście rzut karny tutaj ważny dla nas, bo wiemy, że strzeliliśmy w zeszłym meczu tylko jeden, ale Mikołaj wziął odpowiedzialność na siebie i wykorzystał go. My tak nie rozpatrujemy. Oczywiście na początku tej pierwszej ligi musieliśmy zobaczyć, czym to się je, jak to wygląda. Oczywiście dalej jest z nas bardzo dużo pokory, bo wiemy, jakie my mamy problemy, z czym się musimy mierzyć, ale na szczęście to jest sport i piłkarze mają swoje ambicje, trenerzy mają swoje ambicje, klub ma swoje ambicje i chcemy się prezentować w tej lidze jak najlepiej. Na pewno, tak jak powiedziałem, mamy 5 meczów jeszcze do rozegrania i będziemy chcieli wycisnąć maksa. Cały czas rzetelnie pracując, znając swoje miejsce w szeregu, ale to jest sport i będziemy chcieli zaprezentować się jak najlepiej. Nie, w ogóle tam, oczywiście my patrzymy, chcemy patrzeć w górę tabeli, żeby cały czas tutaj mieć energię do pracy i takie momenty jak dzisiaj, myślę, że powodują, że piłkarze wierzą w to, co robią, są przekonani do tej naszej pracy i chcemy to kontynuować. Tak jak powiedziałem, no jest jeszcze 5 meczów, a czas na rozliczenia to będzie pewno w grudniu i w przyszłym roku, na koniec sezonu.